Żyrafa na rowerze, Rafał Witek. Witaj, panie Żyrafo. Tatiana chwyta pluszowego zwierzaka i tuli go z całej siły. Strasznie za tobą tęskniłam. Ojej, jesteś cały brudny, zauważa. Trzeba ci wykąpać. A z tatą się nie przywitasz? Pyta mama. Tatiana odkłada pana Żyrafę na fotel. Zawstydzona podchodzi do tego mężczyzny stojącego w drzwiach Tato, szepcze Tatiana Mężczyzna wierzchem dłoni wyciera oczy Potem obejmuje dziewczynkę i unosi Nie jesteś już za duża na zabawę pluszakami? Pyta wzruszony A ty nie jesteś za młody na tę brodę? Odpowiada Tatiana I oboje wybuchają śmiechem Musisz nam wszystko opowiedzieć, mówi mama, od samego początku. Siedzą na kanapie w dużym pokoju. Po raz pierwszy od dwóch lat rodzina jest w komplecie. Tata, mama, Tatiana i jej nastoletni brat, Dawid. Co z naszym domem? dopytuje Tatiana. Tata markotnieje został zniszczony, mówi cicho. Mój pokój też? Upewnia się Tatiana. Przecież był świeżo odmalowany. Twój pokój. Nasza nowa kuchnia, salon, ogródek wyjaśnia tata. Pociski rakietowe wszystko rozwaliły. Tatiana patrzy na drzewa za oknem i próbuje sobie przypomnieć uliczkę, przy której mieszkali. Była zielona, pełna drzew, śpiewały ptaki, brzęczały pszczoły. A potem przyszli żołnierze i zaczęły się strzelaniny. Rodzice ustalili, że tata zostanie pilnować domu, a mama z dziećmi wyjadą do rodziny w bezpieczniejszej części kraju. Tatiana miała wtedy sześć lat, tyle samo co jej ukochany pan Żyrafa. Tamtego lata, kiedy się rozstaliśmy, było jeszcze znośnie. Ciągnie opowieść tata. Myślałem, że wszystko się ułoży, ale jesienią żołnierzy przybyło. Coraz więcej strzelali. Nasi bronili miasteczka, a tamci atakowali. Musiałem się chować w piwnicy albo w ogrodzie. Coraz trudniej było kupić jedzenie. Mój zakład pracy przestał działać, brakowało prądu. Na szczęście miałem wodę w studni i gaz w butlach. No więc siedziałem i pilnowałem, żeby nikt nie rozkradł naszych rzeczy. Dzięki przetworom mamy jakoś przetrwałem zimę. Niestety wiosną zapłonkany pocisk zniszczył dach naszego domu. Tata uśmiecha się smutno. Bez dachu. Nasz dom wyglądał jak staruszek, któremu wiatr zerwał ulubiony kapelusz. Na szczęście miałem pana żyrafę. Tata nagle zmienia ton opowieści na weselszy. Bardzo mi pomagał. Naprawdę? Oczy Tatiany robiły się okrągłe. Tata kiwa głową. Pocieszał mnie, opowiadał swoje żerafie, historie, doradzał. Czasami nawet dowcipkował. Był super dzielny. Po wiośnie przyszło gorące lato, więc jakoś dało się mieszkać w tym domu bez dachu. Nocą układłem się na materacu i patrzyłem prosto w gwiazdy. Oczywiście, pod warunkiem, że akurat nie było strzelaniny. Z panem żyrafą czułem się raźniej. Trochę tak, jakbyś to ty była przy mnie. Dzielny pan żyrafa Tatiana gładzi pluszaka po miękkim grzbiecie. To dobrze, tato, że ci go zostawiłam. Wiedziałam, że razem dacie sobie radę. Gdy przyszła jesień Zacząłem marznąć. Zrozumiałem, że muszę uciekać, ciągnie tata. I tak już nie miałem czego pilnować. Wciąż trwały strzelaniny, żołnierze używali coraz groźniejszej broni. Nie było sensu dłużej tam zostawać. A nasz samochód działał? dopytuje Dawid. Tata śmieje się. Wyobraź sobie, że tak. Nawet benzyna była w baku ale nie mogłem wziąć auta. Dlaczego? Dziwi się Dawid. Drogi zostały zniszczone, mosty podziurawione, wszędzie porozstawiano posterunki, na których i tak by mnie zatrzymali. To jak uciekłeś? Pociągiem? dopytuje Tatiana. Pociągi przestały kursować, tak samo jak autobusy i taksówki. I wtedy pan Żerafa wpadł na genialny pomysł. Tego wieczoru siedzieliśmy w piwnicy i studiowaliśmy mapę. Wynikało z niej, że do najbliższego, bezpiecznego miasta jest ponad 400 kilometrów Autem to kilka godzin jazdy, a na piechotę Ze dwa tygodnie marszu – Wiem – powiedział nagle pan żirafa, Jedźmy na rowerze – Naprawdę tak powiedział tato? – Upewnia się Tatiana no, – Słowo daje – kiwa głową tata – Od razu zrozumiałem, że pan żirafa ma rację – Rower to był jedyny ratunek. Szybki, cichy, wszędzie wiedzie. Jeszcze tej nocy przystąpiłem do przygotowań. Na szczęście nasze rowery były nietknięte. Wybrałem ten Dawida. Jego góral z grubymi oponami i mocną ramą był świetny na długą drogę. Przykręciłem do niego metalowy koszyk, żeby zapakować potrzebne rzeczy. Zbliżał się listopad, noce robiły się naprawdę chłodne. Musiałem zdążyć przed zimą i śniegiem, bo w śniegu zostawiałbym ślady. A może coś zjemy? Mama przerywa opowieść taty. Zrobiło się późno. Na niebie świeci księżyc. Wszyscy dopiero teraz zdają sobie sprawę, że zapomnieli o kolacji. Po chwili mama wnosi z kuchni półmisek z pachnącymi pielmieni. – Smakują tak jak w domu – chwali tata. – Jedz, panie żyrafo. Tatiana dzieli się z pluszakiem swoją porcją. – Zasłużyłeś. Gdy brzuchy są pełne, wszystkim poprawia się humor. – Mów dalej – prosi tatę Tatiana. – Czas spać, jutro też będzie dzień – protestuje mama. – No co ty, mamo – i tak nie zasnę, dopóki tata nie opowie wszystkiego do końca, oświadcza dziewczynka. Dawid kiwa głową, on też nie wybiera się do łóżka. Powrót taty to zbyt wielkie wydarzenie, aby tak po prostu pójść spać. O czwartej rano byłem gotowy do drogi, opowiada dalej tata. Postanowiłem ruszać natychmiast. Kiedy człowiek już wie, że wyjeżdża, to myśli tylko o tym. Co spakowałeś? Pyta Dawid. Chłopcu podoba się, że tata uciekał na jego rowerze. To trochę tak, jakby i on Dawid miał swój udział w tej ekspedycji. Spakowałem nieprzemakalną pelerynę, śpiwór, trochę puszek z jedzeniem, kompas, papierową mapę. Noże i zestaw do rozpalania ognia, wylicza ojciec. Chciałem jeszcze zabrać nasz album ślubny, ale nie zmieścił się. A pan żyrafa? Wiozłeś go w tym metalowym koszu? Dopytuje Tatiana. O nie. Pana Żyrafę wsadziłem pod kurtkę. Tylko łepek mu wystawał z pomiędzy guzików. I wiecie co? Zaraz pierwszego dnia ten wystający łepek pana Żyrafy uratował mi życie. Tatiana i Dawid mają wypieki na twarzach. Tata opowiada o swojej wycieczce tak, jakby to była przygoda. Ale wojna to nie jest przygoda. Wojna to strach, lęk i chłód. Mama to wie. Dlatego trzyma tatę za rękę i głaszcze go po zmęczonych plecach. Szybko wydostałem się z miasteczka, mówi tata. Pędziłem bocznymi ścieżkami. Było wcześnie rano, ani śladu ludzi. Na polach stały mgły. To mi pomogło. Po dwóch godzinach dojechałem do rzeczki. Pamiętacie ją? To Ługanka. Dawniej urządzaliśmy sobie tam pikniki. Tatiana nie pamięta, ale mama i Dawid tak. Uganka jest płytka. Latem przeszedłbym ją w bród, ale jesienią to trudno. Było bardzo zimno, a nie chciałem zamoczyć butów i spodni. Poszukałem więc mostku. To był błąd. Na mostku trafiłem na patrol żołnierzy. A ty dokąd? zapytali. Do kuzyna, tam w wiosce, skłamałem, wyciągając rękę przed siebie. Jego córka ma dzisiaj urodziny. Prezent wiozę, bo to moja chrześnica, dodałem i pokazałem pana żyrafę, wystającego spod mojej kurtki. Tak wcześnie, zdziwili się żołnierze. Muszę zdążyć przed pracą, wyjaśniłem. Kopierowy dla wojska. Żołnierze przez chwilę się naradzali. Chyba mieli jeszcze ochotę sprawdzić, co mam w koszu przy rowerze. Ale wtedy pan Żyrafa postanowił wkroczyć do akcji. Wylazł spod mojej kurtki i zaczął się popisywać. Tańczył, śpiewał, stepował kopytami. Żołnierzy tak to rozbawiło, że ostatecznie nas puścili. Prawda, panie Żyrafo? Pan Żyrafa kiwał łbem, rży i wyciąga długą szyję. To nic, że patrzyli na nas jak na wariatów mówi po Żyrafiemu ważne, że uszliśmy z życiem. Po tym spotkaniu trzymaliśmy się z panem Żyrafą blisko lasu, aby w razie czego ukryć się w nim. Do zmroku pedałowałem na rowerze i sił. Kiedy zapadała ciemność, zatrzymywaliśmy się na odpoczynek. Noc w lesie jest nieprzenikniona. Człowiek nie widzi czubka własnego nosa. Tata przerywa i znienacka dotyka nosa Tatiany. Dziewczynka wzdryga się, wyrwana z zamyślenia. Były tam wilki? pyta. Służałem ich w wycie, ale nie podchodziły do mnie. Wilki trzymają się z dala od ludzi. Za to tuż nad głową hukała sowa. Pan żyrafa nawet z nią porozmawiał. Dobry wieczór, sowo, powiedział Hu, hu, odpowiedziała sowa. Czy dobrze się pani miewa? Huu, hu, Czy zna pani sowę z Kubusia Puchatka? Hu, hu, hu. Rozmowna ta sowa, zauważa Tatiana. Ma się rozumieć, mówi tata. W końcu to mądry ptak. Tej nocy po raz pierwszy w życiu spałem na stojąco. Nie kładłem się, bo się pił deszcz. Wszystko było mokre, ale w mojej nieprzemakalnej pelerynie z kapturem było mi ciepło i sucho. W dodatku pan Żerafa cały czas mnie przytulał. Muszę przyznać, że ma milutką sierść. O świcie znów wyruszyliśmy. Jak to dobrze, że za pionierskich czasów nauczyłem się orientacji w terenie i posługiwania się kompasem. Nie sądziłem, że w dorosłym wieku do czegoś mi się to przyda. Zamyśla się tata. – Czy następnej nocy też spałeś na stojąco? – pyta z troską mama. – Nie, znalazłem pustą cerkiew. Spędziłem noc w przedsionku na podłodze. Byłem tak zmęczony, że ta kamienna podłoga wydawała mi się najwygodniejszym łóżkiem na świecie. – A ja siedziałem obok i czuwałem – wtrąca pan żyrafa – w razie zagrożenia użyłbym moich rogów. Tatiana śmieje się. Sama nie wie z kogo jest bardziej dumna. Z pana Żerafy czy z Taty? Z każdym dniem spędzonym w podróży byłem coraz bardziej zmęczony, mówi tata. Jechałem w zimie, w zacinającym deszczu nie zawsze trafiało się suche miejsce do spania. Ale zdarzały się też zabawne momenty. Na przykład tamtej nocy o dwa dni drogi od miasta Połtawa. Pamiętasz, panie Żerafo? Jasne, potwierdza pan Żerafa. Nieźle się wtedy wystraszyliśmy. Nocowaliśmy pod wielkim, przewróconym drzewem, opowiada tata. Wlazłem w śpiwór, owinąłem się płachtą folii, którą znalazłem. Nagle usłyszałem stąpanie. Ktoś chodził wokół obozowiska. Łamały się gałązki, szeleściły potrącone liście. Jest tu ktoś? Zawołałem i wyjąłem nóż. Nikt nie odpowiadał. Poświeciłem latarką w gęstwinie wokół mnie. Zobaczyłem dwa błyszczące ślepia. Wyskoczyłem ze śpiwora, jak oparzony. Stanąłem z tym moim nożem kuchennym, gotowy do walki na śmierć i życie. Może to niedźwiedź! myślałem gorączkowo, albo wściekły pies. Gałązki znów zatrzeszczały, zarośla rozchyliły się, ślepia były coraz bliżej, i kiedy już prawie zemdlałem ze strachu, okazało się, że to młoda sarna. I co zrobiłeś? dopytuje Tatiana. Podzieliłem się z nią kawałkiem suchego chleba, śmieje się tata, a potem bardzo grzecznie pożegnaliśmy się. Po dwóch tygodniach od opuszczenia domu dotarłem do Połtawy. To duże miasto w środku kraju. Tam wojna jeszcze nie dotarła. Gdy jechałem ulicą, wszyscy patrzyli na mnie jak na kosmitę. Byłem obdarty, brudny i wychudzony. W dodatku źle się czułem. Przeziębiłem się w czasie ucieczki i miałem gorączkę. Wiedziałem, że bez pomocy nie dam sobie rady, i wtedy znów pomógł mi pan Rzyrafa. Stałem na rogu jakiejś ulicy, zastanawiałem się, co dalej. Nagle podeszła do mnie dziewczynka w twoim wieku. Tata gładzi Tatianę po włosach. Ja znam tę żyrafę, powiedziała dziewczynka. Taką samą miała moja koleżanka z Ługańska. Ja właśnie jestem z Ługańska, odparłem. A ty nazywasz się Sweta i chodziłaś z moją córką Tatianą do przedszkola. Spotkałeś Swetę? Dziwi się Tatiana. Tata kiwał głową. Tak, oni wyjechali do Połtawy wcześniej przed wojną. Biedna Sweta mnie nie poznała. W lesie urosła mi broda. Wyglądałem jak włóczęga. Na szczęście rozpoznała pana żyrafę. Jego trudno nie poznać, śmieje się mama. Rodzice Swety zabrali mnie do siebie, położyli do łóżka. Zawołali lekarza. Miałem ciężkie zapalenie płuc. Trafiłem do szpitala. Długo mnie leczyli. Wyszedłem po nowym roku. Chciałem od razu jechać do was, ale lekarze zabronili. Byłem tak osłabiony, że kazali mi nie wychodzić na dwór jeszcze przez miesiąc. Dlaczego do nas nie dzwoniłeś? pyta Tatiana. Z tej połtawy chyba dało się dzwonić. Dzwoniłem do mamy, ale prosiłem, żeby wam nic nie mówiła. Bałem się, że wypaplacie innym dzieciom o mojej ucieczce. Musicie wiedzieć, że wciąż grozi mi pójście do wojska. Tatiana i Dawid są urażeni. Jak tata mógł myśleć, że coś wygadają? Dorośli czasami są tacy niesprawiedliwi. Nie gniewajcie się na mnie, prosi tata. Myślałem o was cały czas. Postanowiłem nie golić brody, dopóki was nie zobaczę. Gdy tylko nadeszła wiosna, a ja odzyskałem siły, rodzice swety kupili mi bilet na pociąg do was do lwowa. A co z rowerem? Interesuje się Dawid. Został w połtawie. W każdej chwili możemy go odebrać. Rodzice swety to dobrzy ludzie, wzdycha mama, najlepsi na świecie. Zaczyna świtać. Rodzina przegadała przy stole całą noc. Tatiana śpi z głową opartą o pana żyrafę. Dawidowi kleją się oczy. Tata stoi przy oknie i patrzy na różowiejące miasto. – Co teraz z nami będzie? – pyta mama. Tata wzdycha. – Musimy zacząć wszystko od nowa – odpowiada – Najlepiej byłoby wyjechać za granicę. Tam będzie łatwiej zarobić na nowy dom. Osiedlimy się gdzieś nad morzem, tak jak zawsze chcieliśmy. Znajdziemy pracę, znajomych, wyślemy dzieci do szkoły. Jesteś pewien? Pyta mama z troską w głosie. Tata wzrusza ramionami. Cokolwiek się wydarzy, wiem jedno, mówi, patrząc jej w oczy. Od dzisiaj. Już zawsze, 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 ale to zawsze będziemy razem. Ty, ja, Dawid, Tatiana i oczywiście pan Żyrafa. Rafał Witek, Żyrafa na rowerze. Publikacja powstała w ramach projektu Źródła Skutecznej Edukacji Globalnej. Projekt współfinansowany w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Więcej informacji o projekcie i materiały dodatkowe na stronie www.globalna.edu.pl Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja Żerafa na rowerze jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Utwór powstał w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZRP w roku 2018. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych informacji, w tym informacji o stosowanej licencji do posiadanych praw oraz o programie Polskiej Współpracy Rozwojowej.